afiliowanie się przy Rosji. Przy Rosji. Paradoks demokracji. No ale ONR nie tylko nie wierzył w demokrację, też był organizacją wprost antysemicką.
obecną organizacją, która w okresie międzywojennym zaangażowana od razu prawie po powstaniu. Tak, no ale też tutaj, gdyby dzisiaj mamy się do tego odwołują i problemem jest to, że cywilizowana prawica, poza niektórymi wyjątkami, właśnie redaktor Sakiewicz, czy na przykład minister Gawin, która też przed tym przestrzegała, nie miała problemu z tym, żeby iść w jednym marszu z ONR-u. Tak samo jak lewica powinna mieć problem, by iść w jednym marszu z KPP, czy z kimś, kto odwołuje się do tej tradycji, tak samo prawica cywilizowana w dzisiejszej Polsce powinna bardzo wyraźnie powiedzieć: nie, w mainstreamie nie ma miejsca dla ONR. To nie jest może to samo, co neonazizm, ale tym niemniej to nie jest tradycja, która powinna być dzisiaj na sztandarach polskiej prawicy, a z tym jest problem. Chciałbym, żeby to samo powiedział zwolennikami jaruzelskiego komunizmu. Chciałbym, żeby pan zastosował tą samą mianę i ten sam słów użył. To wtedy ja panu podam rękę w tej sprawie. Jeśli chodzi o Jaruzelskiego, to oczywiście Jaruzelski nie jest moim bohaterem i dawno temu o tym to nie powiedział. Więc co by pan powiedział, gdyby powiedział, to no, oczywiście Hitler nie jest moim bohaterem. Jakby pan na to zareagował? Niech mi pan da skończyć. Nie wiem, z Jaruzelskim problem jest taki, że on jest nie tylko osobą, która odpowiada za różnego rodzaju zbrodnie systemu komunistycznego, ale także za jego demontaż demokratyczny. To jest na przykład taki sam problem jak z Pinochetem. Pinochet, który był dyktatorem znacznie bardziej trwałym od Jaruzelskiego, Jaruzelski jednak nie zrobił ze stadionu dziesięciolecia obozu koncentracyjnego w centrum miasta, co zrobił Pinochet w Santiago de Chile, i wyrzucał swoich przeciwników politycznych z helikopterów do Bałtyku, co Pinochet robił do Pacyfiku. To nie mordowano ich w ciemnym zapomnieniu. Ale nic też próbował remontować trzecią Rzeszę i został skazany mimo. No to nie jest potrzebne, ale tym niemniej Pinochet tak otrzymał państwowy pogrzeb. W czasie tego pogrzebu jedna z ofiar reżimu napluła na jego trumnę, syn generała wojskowniczy, który akurat stanął po stronie rządu Allende i został zamordowany przez ten reżim na samym jego początku. No i tutaj jest wielki dylemat. Co robić z takimi ludźmi jak Jaruzelski czy Pinochet? Czy pan też, jakby bym powiedział w takim razie, że Pinochet też nie powinien mieć Pinochet? To jest problem nie nasz. To jest problem Chilijczyków. A my mamy to własny problem zdrajców i zbrodniarzy, którzy niestety służyli systemowi komunistycznemu. Nie chodzi o zwykłe szeregowe członków partii, ale po wielu ludzi było głupich, pogubionych i tak dalej. To był w stanie zrozumieć. A nawet funkcjonariusz. Chodzi o tych, którzy mają umoczone ręce we krwi, którzy aktywnie wspierali Moskwę w jej działaniach. Ja bym chciał, nie może być żadnego relacji wstrzymania. To, że ktoś potem ze strachu czy z kalkulacji poddał komunizm, żeby jeszcze zostać prezydentem i dorobić się więcej, to nic o nim dobrego nie świadczy. Ostatnio europejczycy Stanisław Majaneckiego, minuta. Chciałbym powiedzieć, że ze wszystkich raportów polskich tajnych służb wynika, że zwolenników skrajnej, takiej radykalnej, komunistycznej lewicy zawsze było po 90 roku 3 razy więcej niż tych na prawo skierowanych. Druga rzecz, ten materiał TVN-u taki sprytny zabieg zrobił. Wyszedł wokół 25 listopada, czyli 17 roku, czyli wieszania portretów eurodeputowanych przed pomnikiem 2 lutego w Katowicach. Przeszedł do tego cyrku pod Bogusławem w lesie, a skończył na nowelizacji ustawy o broni. Dlaczego? Bo to był zabieg taki, że są neofaszyści, którzy chcą wieszać eurodeputowanych, robią hitlerowskie manifestacje, dostaną broń do ręki w ramach nowelizacji ustawy, zrobią bojówki w rodzaju oddziałów szturmowych NSDAP, tych, które w 1920 roku powstały, i zobaczycie, co w Polsce będzie się działo. I tego typu konstrukcja, jaka wynika z tego materiału, jest absolutnie szkodliwa. Ja nie mówię, że dziennikarz nie ma prawa aż do takiej skrajności, ale to idzie w świat i robi z Polski kraj, w którym za chwilę nazistowskie bojówki dostaną broń maszynową, powieszą eurodeputowanych i będą robić rewolucję na wzór SA. Drodzy radiosłuchacze, dziś analizą polityczną o tym, co się dzieje w Polsce i w Europie, dzielili się z wami po mojej prawicy Stanisław Janecki, Sieci Prawdy, tygodnik Sieci Prawdy i portal w polityce.pl. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. A po mojej lewej stronie Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dziękuję bardzo państwu. Oraz Tomasz Sakiewicz, Telewizja Republika, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam panowie serdecznie. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Boże Prośniewski, dzień dobry, rozpoczynamy.
programy piątkowe Rządy Pieniądza na antenie Polskiego Radia 24, a dzisiejszą audycję będzie sponsorować litera D, D jak Davos, D jak Donald Trump i D jak dolar. O szczegółach porozmawiamy już za chwilę. Dziś gośćmi Rządów Pieniądza są Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKO BP. Dzień dobry. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Walewski, starszy ekonomista w firmie doradczej PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Od wtorku już i oczy wszystkich zwrócone są na Davos. I od tego tematu chciałbym dzisiaj rozpocząć. We wtorkowej audycji Rządy Pieniądza zastanawialiśmy się, na ile są to rozmowy prowadzone tam w Davos z rozmowami towarzyskimi, a na ile te spotkania mają jakieś przełożenie na gospodarkę i rynki finansowe. No i tegoroczne forum pokazało, że ten wpływ może być duży i gwałtowny, co pokazała ostatnia sytuacja na dolarze chociażby. Ten gwałtownie się osłabił po słowach sekretarza skarbu USA, który właśnie w Davos powiedział, że słabszy dolar jest dla nas dobry w kontekście możliwości handlowych. Wczoraj oliwy do ognia dolał szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi po posiedzeniu EBC. Z kolei wieczorem wszystko się zmieniło, gdy głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który de facto zdementował środową wypowiedź własnego sekretarza skarbu i powiedział, dolar będzie stawał się coraz silniejszy i ostatecznie chciałbym widzieć silnego dolara. Skąd panowie to rozdwojenie w administracji amerykańskiej, Mariusz Adamiak? Myślę, że tutaj rozdwojenia nie ma, natomiast jest kwestia retoryki i pewnej doboru słów. Bardzo rzadko się zdarza, prawie nigdy się nie zdarza, żeby jakiś kraj mówił, że chciałby, żeby jego waluta była słaba. Natomiast bardzo często zdarza się, że chce, żeby była słaba. W związku z tym tutaj ta wypowiedź Mnuchina mogła być uznana trochę za niezręczną, zresztą odnosił się do niej właśnie, jak pan zwrócił uwagę, prezes Draghi Europejskiego Banku Centralnego. Donald Trump oczywiście w sferze retorycznej mówi, że chciałby, żeby dolar był silny, bo to jest odzwierciedlenie siły amerykańskiej gospodarki, pozycji dolara jako globalnej waluty rezerwowej, ale tak naprawdę po cichu Amerykanie woleliby, żeby dolar nie był za mocny, ponieważ dużo firm amerykańskich to są firmy globalne, i które sprzedają globalnie. Mówi się, że szacuje się, że 40, nawet 50% sprzedaży firm największych amerykańskich tworzących indeks S&P 500 właśnie pochodzi z rynków zagranicznych. W związku z tym oczywiście silny dolar bije natychmiast w te zyski i to jest niekorzystne dla gospodarki. Więc myślę, że tu te wypowiedzi mogą sprawiać wrażenie sprzeczności, natomiast myślę, że jedna jest bardziej pragmatyczna, czyli Mnuchina, a druga bardziej polityczna, Trumpa. Po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA kurs dolara rósł momentami. On w stosunku do złotego kształtował się nawet powyżej 4 zł i 20 groszy. Później przyszły spadki. Dzisiaj na pierwszej stronie parkietu mamy takie dwa wykresy, które pokazują, że dolar do złotego stracił w ciągu 12 miesięcy ponad 21%, jeśli chodzi o euro, to jest ponad 15,5%. Czy według panów ten trend się odwróci, czy dolar cały czas będzie się osłabiał? Andrzej Sadowski. Znaczy, tego typu ruchy, trzeba pamiętać, są ruchami niezwiązanymi z realnymi gospodarkami, mają charakter spekulacyjny i jak popatrzymy, jak kiedyś złoty stracił do euro, było to 4,70 w pewnym momencie, to zacytowano wypowiedź jednego z dealerów walutowych z Londynu, który powiedział, że pomylił polskiego złotego z forintem węgierskim. Akurat mieliśmy wtedy sytuację zapaści na Węgier i jednego dnia ustawił kurs naszej waluty, zwłaszcza, że większość obrotu z złotówek odbywała się wtedy w Londynie, na takim właśnie poziomie. Stąd oczywiście tego typu czasami deklaracje, o których tutaj mowa, mają wpływ na doraźny kurs. I to było też w Polsce widać, jak po wypowiedzi czy prezesa Narodowego Banku Polski, czy innego wicepremiera, złotówka właśnie się przez moment inaczej zachowywała, ale to wtedy wygłaszali swoje sentencje, po ile oni uważają, że złotówka powinna kosztować wobec euro, głównie
zaufania, ale też dolara, także ja bym nie przywiązywał do tego aż tak dużej wagi, natomiast trzeba zauważyć, że w warunkach Polski i dolar, i euro jest bardzo mocno przeszacowane, stąd nasza waluta, gdyby były niezakłócone mechanizmy, powinna cały czas zyskiwać i tak jak to było już dawno temu, dolar kosztował poniżej 2 zł i to była bardziej realna wartość dolara niż ta, która jest dzisiaj obecna. Mateusz Walewski. Ja się też nie boję komentowania zawsze zmian kursów walutowych w horyzoncie krótszym niż kilkunastomiesięcznym, dlatego, że to są właśnie ruchy spekulacyjne i polityczne, znaczy polityczne, nie pójść sterowane, tylko zależne od politycznych wydarzeń w dużym stopniu. Dokładnie. W związku z tym się trudno przewidywalne kurs walutowy, to jest najtrudniej przewidywalna część gospodarki. Ale są tacy, którzy na rok do przodu podają 2-0 po przeciwku. Tak, no ale po prostu muszą. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne trendy, to teraz generalnie dolar jako waluta rezerwowa, jedna z głównych walut rezerwowych, tak samo jak frank, euro wobec innych walut, tych całej reszty walut światowych będzie pewnie słabą. Dlatego, że tak się dzieje wtedy, kiedy kompletna gospodarka na świecie jest dobra, a jak się zacznie jutro pogarszać, to znowu inwestorzy powrócą do walut rezerwowych, do bezpiecznej przystani. Wtedy waluty rezerwowe i złoto wtedy zyskują. Po prostu to jest taki trochę cykl. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi, tutaj wypowiedzi, to oczywiście najprawdopodobniej to, co przedmówcy mówili, było prawdą, tylko też może też tak sobie dywagować, już czysto teoretycznie, że po prostu obaj panowie inaczej rozumieją silnego dolara. Znaczy silny dolar dla skarbu to jest taki, który kosztuje dużo eurocentów albo euro, a silny dolar dla prezydenta Trumpa to jest taki, który jest dobry dla amerykańskiej gospodarki. I tu wtedy nie ma żadnej sprzeczności. Tak czy inaczej, dolar na razie jest w defensywie. Na fali jest za to euro. Siłę europejskiej waluty na przykład dla parkietu skomentował Kamil Maliszewski, który także jest znany z naszej anteny. On mówi tak: moim zdaniem ten ruch zaszedł już bardzo, bardzo daleko. Pozycjonowanie inwestorów na euro jest ekstremalne. Co panowie na to, czy faktycznie kurs euro jest już ekstremalny? Mariusz Adamiak. No nie jest ekstremalny, dlatego że ja pamiętam taki moment w historii, kiedy dolar kosztował 1,50, prawda? A był też taki moment w historii na przełomie tysiącleci, kiedy spadł poniżej parytetu, czyli kosztował mniej niż 1 euro. Więc oczywiście te ruchy mają spory zasięg często, więc nie można absolutnie mówić tutaj o jakichś ekstremach. Aczkolwiek zgadzam się, że już w tym momencie kurs euro na tyle się wzmocnił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, że gdzieś tam powoli jednak zaczyna uwierać i Europejski Bank Centralny i niektóre kraje europejskie. Wszyscy chuchają i dmuchają na ten wzrost gospodarczy, ożywienie gospodarcze w strefie euro, które jest całkiem solidne, powyżej 2%, dawno tego nie widzieliśmy. No i tutaj w tym kontekście oczywiście zbyt silne euro nie jest korzystne, więc na pewno Europejski Bank Centralny i politycy będą z jednej strony namawiać swoich amerykańskich kolegów do pewnych działań wzmacniających dolara, a z drugiej strony ze swojej strony będą starali się, żeby to euro nie rosło. Między innymi próbował to robić w czwartek prezes Draghi, który prezentując prognozy polityki pieniężnej, która ma bardzo duży wpływ na kurs walutowy, no zarzekał się, że będzie ona łagodna przez długi, długi czas, czyli że oprocentowanie lokat w euro będzie na bardzo niskim poziomie, czyli no pośrednio jednak starał się zniechęcić do inwestycji w euro jako walutę. Andrzej Sadowski. No tylko jest pytanie, jakie to ma naprawdę znaczenie, ruchy spekulacyjne na tej czy innej walucie, bo one mają miejsce cały czas. Euro cały czas jest w sytuacji bańki spekulacyjnej i ta bańka nie maleje się, tylko powiększa. Za chwilę może się okazać, że następuje naprawdę sytuacja, o której coraz więcej różnego rodzaju ekspertów, analityków i prognostów mówi, że będziemy mieli do kwadratu powtórkę z roku 2008 roku. Czyli możliwy jest kolejny spekulacyjny krach finansowy na tak zwanych rynkach finansowych i
obserwujemy, to są właśnie być może tego coraz większe symptomy, gdzie już od dawna niektóre rządy, jak rząd niemiecki, jak ktoś kupuje papiery rządu niemieckiego, to przypomnijmy, traci na tych papierach, także, ale za bezpieczeństwo płaci się właśnie nawet to, że ten papier przynosi po roku mniejsze wartości niż te inne papiery, o których też tutaj była mowa. Stąd to akurat jest najbardziej widowiskowe, bo te kursy odbywają się w czasie, zmiana kursu odbywa się w czasie rzeczywistym i te operacje cały czas można śledzić na ekranie swoich nawet smartfonów, tylko że w ograniczonym zakresie ma to wpływ naprawdę na realne procesy gospodarcze. Ma to te prawdziwe inwestycje realne, a nie w zakłady de facto. Mateusz Owalewski. Chociaż tutaj tak bym się nie zgodził, bo jednak to, co się dzieje z walutami, szczególnie w dłuższym okresie, ma wpływ na realne procesy gospodarcze. W dłuższym okresie. Tak, wiem, cały czas to jest tak, walut to jest... Generalnie teoria ekonomii mówi, że kursy walut powinny zależeć od realnych procesów gospodarczych, a jest troszkę odwrotnie. Kursy walut są przynajmniej w krótszym okresie, głównie przez spekulacje jednak, kształtowane, ale na realne procesy gospodarcze mają wpływ. No, nie na darmo mówimy, że także, że Polska uchroniła się przed poważnym kryzysem w 2008 roku dzięki temu, że złotówka bardzo silnie spadła. No, tak, pewnie to nie jest cała prawda, ale na pewno jest to duża część wytłumaczenia zieloności polskiej wyspy wtedy, tak? Czyli nie broniliśmy kursu złotego, tak co jest, tak. Rząd Rosji był broniąc na przykład rubla. W związku z tym to, co się dzieje z walutami, ma wpływ oczywiście na procesy gospodarcze bardzo silne i też to w ogóle oderwanie się kursów walut od realnej gospodarki właśnie przy tym, że ten wpływ pozostaje, jest problemem w ogóle współczesnej ekonomii, tak? Czy to, że kapitałowe są wielokrotnie większe niż rynek realny, jest pewnym problemem gospodarki świata globalnej, którym się zastanawiają politycy i zastanawiają się, jaki będzie, bo to jest pierwszy raz tak się dzieje, lecz pierwszy raz, odkąd śledzimy w ogóle gospodarkę, a tak naprawdę historia przyznań gospodarki to jest ostatnie 100 lat, więc to jest historia ludzkości, to jest filmem. Natomiast generalnie taka jakby dominacja rynków finansowych nad gospodarką realną jest czymś nowym i my tak naprawdę kompletnie nie wiemy, jaki to będzie miało w dłuższej perspektywie konsekwencje, ale na pewno wpływ z rynków finansowych na gospodarkę realną jest, dlatego to może być powód do obaw. A jest, bo jeżeli doszło do spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych, to miałby niestety realny wpływ na miliony ludzi na całym świecie, na ich życie, na ich kredyty, na ich utratę domów i pracy tak samo, to niestety taka jest sytuacja związana z pieniądzem, który stracił jakąkolwiek wartość, bo to jest, pamiętajmy, pieniądz dzisiaj kompletnie fikcyjny, którego w przeciwieństwie do Ameryki w Europie się nie drukuje, bo tylko się dopisuje zera do pozycji banków przez Europejski Bank Centralny. Także tutaj tylko elektronika wchodzi. Wracamy teraz do tematu dolara, prezydenta Trumpa i do Davos. Dziś ostatni dzień forum ekonomicznego i wystąpienie prezydenta USA. Wszyscy czekają na to, co powie Donald Trump. Spekulacji, pytań jest wiele. Czy będzie piętnował wolny handel, czy ogłosi wyjście USA z nafty, czy rozpocznie wojnę handlową i tak dalej można by jeszcze wymieniać. Czy według panów Trump, mówiąc metaforycznie, wywoła dziś lawinę w Davos? Mariusz Adamiak. Na pewno na dzień dobry wywołał sporą irytację, ponieważ swoje wystąpienie zaplanował w taki sposób, żeby mogli je obejrzeć amerykańscy telewidzowie, a wiadomo, że różnica czasu jest spora. Natomiast z tego, co wiem, w piątek zawsze tradycyjnie już wielu uczestników Davos myślało o tym, żeby pojeździć na stokach, a część po prostu, żeby wrócić do domu, więc teraz są w kropce, co zrobić. No, ale jest amerykańskim prezydentem, także nie dziwne, tak, że się nie dostosował się do swojego. Nie, ja tego nie oceniam, tylko mówię, że wielu osób pewnie trochę tutaj sprawił psikusa, ponieważ od wielu, wielu lat prezydenta Stanów Zjednoczonych w Davos nie było. To jest no, bardzo, bardzo dawno, ja nie pamiętam w każdym razie. 20 lat temu. No właśnie. Ale wracając oczywiście do meritum, podejrzewam, że
ze względu na to, że właśnie chce to zrobić w prime time amerykańskim, będzie padną mocne słowa, aczkolwiek ja oczywiście osobiście nie spodziewam się, żeby to było coś, co jednak wstrząśnie rynkami, wstrząśnie światem, pewnie będzie sporo retoryki. Trump w ogóle ma takie podejście do polityki gospodarczej merkantylistyczne, czyli taką filozofię, że mój zysk to jest twoja strata i odwrotnie. Przez wiele lat raczej przyzwyczailiśmy się do tego, że w globalnej gospodarce globalizacja i procesy nowoczesnej gospodarki tworzyły środowisko do tego, że może nie wszyscy zawsze zarabiali tyle samo, korzystali tyle samo, ale jednak mogli korzystać wspólnie. Więc tutaj oczywiście możemy się spodziewać jakiejś retoryki właśnie na ograniczenie handlu, na obronę interesów amerykańskiej gospodarki. Zresztą takie salwy próbne on wystrzelił tuż przed Davos, związane tam z pewnymi cłami na produkty. Na przykład na pranki. Tak, no dużo gabarytów. Tak, ale, no, ale zobaczymy. Moim zdaniem jednak pozycja i Trumpa, i Stanów Zjednoczonych w tym momencie nie jest na tyle silna, żeby tutaj jakieś bardzo zdecydowane ruchy takie przeprowadzać. Myślę, że to będzie bardziej retoryka, mocna retoryka, znacząca, odbijająca się echem, ale jeszcze nie taka, która będzie zapowiadała bardzo konkretne posunięcia, takie, w które uwierzą wszyscy, że one się wydarzą. Andrzej Sadowski. Niezależnie od tego, co powie prezydent Stanów Zjednoczonych, będzie to pretekst do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli na pewno jakieś ruchy spekulacyjne na walutach, złocie i surowcach przez jakiś czas będą bardziej widoczne niż mniej. Ale nie przywiązywałbym specjalnie uwagi do tego, co mówi prezydent dzisiaj Stanów Zjednoczonych, bo o wiele ważniejsza, moim zdaniem, była deklaracja w zeszłym roku prezydenta Chin, który był w Davosem, gdzie mówił o wolnym rynku. Nagle się okazuje, że dla krajów biedniejszych i takich, które na dorobku, które chcą szybko się rozwijać, wolny handel jest właśnie wartością. Mówią to Indie, mówią to Chiny. Stany Zjednoczone w tej chwili właśnie próbują bronić status quo ustami swojego prezydenta, ale siła już w tej chwili, środek ciężkości, jak widać, nieuchronnie zmieniają swoje położenie. Trzeba o tym pamiętać. Poza tym, jak już jesteśmy przy Davos, to warto powiedzieć, że nie ma znaczenia, czy polski rząd tam pojedzie z prezydentem, czy nie. Natomiast ma znaczenie, gdyby polski premier, prezydent jeździł po wszelkiego rodzaju tego typu podobnych zdarzeniach w Azji, w Ameryce Południowej, bo tam mamy naturalnych sojuszników do wymiany gospodarczej, do nawiązywania relacji w Afryce. Natomiast tutaj jeżdżąc do klubu snobów i bogatych, nie liczmy na to, że zyskamy jakąś nadmierną sympatię i wołanie o tym, żeby do Polski przyjechać inwestować. Tamtym gronie, moim zdaniem, jest stratą czasu. Mateusz Wałęski. Premier, tylko do prezydenta Trumpa, to myślę, że on jedno, co jest pewne, to zawsze zaskakuje. To nie zaskoczy, czy nie mam pojęcia, czy czuję się tutaj politycznym prognostą. Natomiast no tak, no pewnie gdyby chciał powiedzieć coś strasznie wbrew, bardzo szokującego, to by nie robił takich właśnie zapowiedzi w stylu cła na pralki wcześniej. Znaczy to byłoby zaskoczenia. Jeżeli robi takie rzeczy teraz, to pewnie będzie delikatniej. Ale oczywiście nie ma, tak naprawdę nie mam pojęcia, co mówi prezydent. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie jeździć, no to jednak my nie tylko walczymy o inwestycje jako polski rząd, ale też walczymy o rynki zbytu dla polskich towarów. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby na rynki zbytu walczą przede wszystkim przedsiębiorcy, proszę pamiętać. Bo... Tak, polska gospodarka generalnie. Mówię o polskiej gospodarce. A kto już to robi, to już jest kwestia techniczna. Natomiast oczywiście te rynki zbytu są na pewno w Afryce i w Ameryce Południowej. Tylko jednak siła nabywcza największa wciąż jest w krajach najbogatszych. Po prostu warto się na te rynki przebijać, dlatego warto być też w tym klubie. A jeżeli chodzi o to, czy jaki generalnie jest teraz wydźwięk Davos, co powie prezydent Trump, to na pewno teraz mamy trend na świecie do większej interwencji państwa, większego protekcjonizmu i mniejszej liberalizacji gospodarki, niż to było jeszcze 10-15
15 lat temu. I tak się będzie trwało przez najbliższe pewnie 10-15 lat, a potem znowu się odwróci, bo niestety, bo tak, taki jest cykl po prostu myśli ekonomicznej od liberalizmu do interwencjonizmu i odwrotnie. I zawsze trochę przesadzamy z jednym i z drugim i wracamy w drugą stronę. Po prostu i tak teraz jest. Teraz jesteśmy w trendzie wznoszącym do interwencjonizmu i on jeszcze potrwa jakiś czas, a potem będzie w drugą stronę. W Europie, bo proszę zauważyć, że jednak miłośnicy wolności gospodarczej pojawili się właśnie w Azji, a nie w Europie. Europa już broni ostatkiem sił swoją pozycję jeszcze na świecie. Już dawno temu zrezygnowała ze strategii lizbońskiej, uznając, że nie jest w stanie się zmodernizować i otworzyć na wolny rynek. Przypomnijmy, że Unia Europejska stawiała sobie za cel prześcignięcie w roku 2000 w ciągu 10 lat pod względem rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych, a teraz już tylko broni rozpaczliwie swoich pozycji. Ja się zgodzę z panem, panie Andrzeju, bo to jest oczywiście celna uwaga i pewnego rodzaju ironia, że Chińczycy przyjeżdżają do Davos jako obrońcy wolnego handlu, Amerykanie może nie do końca, natomiast też troszkę jest obłudy w tym, co robią Chińczycy, dlatego że jednak ich rozumienie wolnego handlu, wolnego rynku bywa troszkę odmienne od tego, co rozumiemy na Zachodzie, na przykład ochrona praw autorskich, czy też w ogóle dostęp do rynku. Wiele inwestycji w Chinach po prostu nie jest możliwe dla krajów zachodnich. Ale tutaj też myślę, że Trump może o tym wspomnieć. Tak, ale zauważmy, że do roku 2017 to nie jest kwestia obrony w tej chwili Chin. Nagle w Chinach jednak tą wajchę przesunięto i rozszczelniono Chiny właśnie jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o dostęp rynku. Także, bo jednak nie ma czegoś takiego, że tylko można jednostronnie konsumować wolny handel eksportując, a nie dopuszczając na własny teren. Chiny jednak też otworzyły własny rynek i poluzowały, jeżeli chodzi o wpuszczanie towarów też z Polski, bo pamiętajmy, że z Polski towary tak łatwo na rynek chiński do niedawna jeszcze nie wjeżdżały. To tylko potwierdza to, co mówiłem o sinusoidzie. Znaczy nie ma w tej chwili gospodarczej potęgi na świecie, która byłaby bardziej interwencjonistyczna niż Chiny wciąż w gospodarkę. W związku z tym to, że teraz Chińczycy mówią o wolnym handlu, no tak, no, tam się bajka przesuwa. Interwencjonizm, to sterowanie gospodarką doprowadziło tam do pewnych problemów, które Chińczycy mają. Dużej niestabilności, różnic pomiędzy regionami chińskimi, też bardzo dużych różnic ekonomicznych, problemów. Tam są oddzielne państwa w Chinach, oddzielne systemy prawne, podatkowe. Pamiętajmy, że Chiny to jest tylko nazwa polityczna, natomiast wewnątrz kraju trwa nieustanna rywalizacja i jakby też obawa centrum politycznego w Pekinie o secesję najbogatszych prowincji. To jest wciąż kraj najbardziej interwencjonistyczny z potęg gospodarczych. To jest tak. Panowie, to zmieńmy teraz temat. Zostając jednocześnie w Davosie, bo w Davosie był premier Mateusz Morawiecki, który udzielił kilku wywiadów, m.in. agencji Bloomberg, i w tym wywiadzie premier Morawiecki powiedział, że powołał zespół do spraw kryptowalut. W skład tego zespołu weszły m.in. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No na pewno modlę się za niego również, żeby wodę. Modlimy się, modlimy się.